Cześć, witamy w kolejnym Diabelskim Podcaście. W dzisiejszym odcinku nie okrywamy, że będzie dość reakcyjnie, dość emocjonalnie, bo jesteśmy świeżo po zakończonym, przegranym meczu 1-3 z Arsenalem, także na dużym. W Kurwiku dzisiaj we dwóch porozmawiamy z Maciejem. Cześć, Maćku. Cześć, Cześć Olek, witam wszystkich. Tak, no, będzie w kurw, bo mecz był emocjonujący i ostatni raz tak się czułem za schyłkowego w jak przegraliśmy z Arsenalem. Też taki bezsensowny mecz, takim. Takim głupim występem, po prostu, i, i zaraz o tym pogadamy, bo trochę jest w kurwu, jednak. No tak, lecimy lecimy na flow, to ma być taki szybki strzał, ale znając nas i naszą skłonność do kręcenia głową i narzekania, no to troch, troszkę dzisiaj tego będzie. Zachęcamy od razu Was, żebyście też włączyli się w dyskusję w komentarzach, czy na YouTube, czy, czy na Facebooku, co do tego meczu, co do Waszych odczuć. A Maćku, przechodząc już do. Do tego mięsa, o którym dzisiaj będziemy dyskutować, no to mamy ze sobą cztery mecze. Omawialiśmy dwa. Był jeszcze mecz z Nottingham Forest, ta właśnie zakończona przed chwilą porażka z arsenalem. Moim zdaniem na te cztery mecze nie zagraliśmy jeszcze takiego w pełni dobrego spotkania, co do którego nie można się nic przyczepić, bo albo to było tak jak z Wolves, gdzie mamy trzy punkty, gra była jaka była, dużo szczęścia, albo jak z Nottingham, gdzie też nie graliśmy jakoś widowiskowo. Ale chociaż udało się odrobić 0-2 w plecy z Arsenalem, no to, to, to totalna dominacja kanonierów i luczenie na kontrę. Natomiast no jak oceniasz ten start, takie szybkie na start pytanie, jak właśnie ten start, początek sezonu, oceniasz jak to wypada w Twoim oku? Czy, czy, czy widzisz... Jakieś światełko Pozitywy? w tunelu? No, dokładnie. No, wiesz co? No ogólnie dzisiaj trochę fajnie. Było kilka momentów, gdzie można byłoby uznać, że coś tam jest, jest, jest okej okay w tej grze, ale patrząc na te cztery spotkania i na tego słukowego Erika z zeszłego sezonu, to tak. No, nie mam jakichś, jakichś kolorowych snów na temat najbliższego, najbliższego sezonu, bo nie wiem, po prostu nie wiem, nie wiem czego czego oczekiwać teraz i nie wiem czy trener w ogóle zdaje sobie sprawę z tego, jaki futbol chce grać, bo jak na razie ja widzę, że ten nasz futbol jest... Tak, jakbyśmy nie chcieli grać w piłkę w ogóle, to wygląda w tych wszystkich spotkaniach. No, zdawać by się mogło, że jednak z dwoma w dwóch meczach graliśmy z drużynami, no, wiele słabszymi, tak? bo, bo jednak czy, czy Wilki, co prawda, drużyna, która nam nie leży jak Forest, która jest no, drużną, jednak słabszą, chociaż pokazali w meczu z Arsenalem, że nie do końca tak może być. Możemy ich uznawać za jakiegoś czarnego konia, gdzieś może tych rozgrywek, ale. No gramy taki futbol raczej na przeczekaniu, z konterki znowu, szukając gdzieś tam na szpicy, niestety na szpicy w poprzednich spotkaniach Rashforda, teraz, teraz czy Marciala, który był... Parodią dzisiaj piłkarza, czy Hojlunda, który wszedł i tam coś pokazał na początku, to no nie wiem, wydaje mi się, że trochę jest koncepcyjnie ten jak zagubił tę ten, 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 ten drużynę i nie jest absolutnie. Ci się, to, wtrącaj ci się. No. Wejść w słowo. Oprócz tego, że mizernie wyglądamy pod kątem tego stylu jakiejś filozofii gry. To mnie martwi przygotowanie motoryczne do sezonu, bo Lisandro Martinez szedł z urazem, to jest już kolejny czwarty albo piąty, bo i Varan, i Shaw, i jeszcze Mount. i nie wiem czy o kimś zapomniałem dolicząc właśnie Argentyńczyka i jego najświeższy uraz. No, i dużo jest takich obrazówmi. Niż... Kontuzji piłkarze. Na boisku no też wyglądają. Ci, którzy nie, są, nie mają urazów, też nie wyglądają na najbardziej sprawnych pod kątem właśnie wydolnościowym, więc, więc, więc na też ten aspekt też niepokoi. No nie, nie, niepokoi na pewno aspekt ten kondycyjny. To jest w ogóle jakieś ciekawe, bo te drużyny, które. Zaliczyły tur w Stanach, mają problemy z kontuzjami, bo tam ci piłkarze grali na sztucznej murawie, tutaj też może być częściowo jakaś tego przyczyna, ale przy okazji faktycznie mamy tyle kontuzji, że ja w życiu bym się nie spodziewał przed meczem z Arsenalem w 2023 roku, że zobaczę parę obrońców w postaci Maguire'a i John'ego Evansa na boisku, bo to, to jest takie po prostu kompletnie... A, no, nie wiem, wydaje mi się, że no, faktycznie o, o ile Maguire jest już w naszym składzie od kilku lat, o tyle, no Johnny Evans tutaj yy, w ogóle bym się nie spodziewał, że, że podpiszemy tego zawodnika i że będziemy zmuszeni jednak wpuścić go na takie ważne spotkanie. Oczywiście no miał pecha, kiedy, kiedy piłka odbiła się do niego i wpadła po rykoszecie do bramki, ale nie zaliczył jakiegoś dobrego spotkania. Uważam się, da, że dawał się, dawał się tam objeżdżać po na tej swojej trochę lewej stronie obrony. E, tak, dużo kontuzji. Varan nie wiadomo kiedy wróci. E, show też ominie lwią ominie, e, część tej kampanii, teraz e, do listopada, zdaje się. E, następny dzisiaj licza też, e, może, może to nie wiadomo jaka to będzie kontuzja. E, Kobi Mainu, który nie wiadomo kiedy wróci. No i cóż. Zaraz tylko czekać, aż posypie się ktoś z pomocy, która nie wygląda już najlepiej, bo, bo jednak Kasemiro jest jednym ze słabszych piłkarzy w tym sezonie. Eriksen na szczęście dzisiaj troszeczkę zagrał lepiej niż tam w tamtych spotkaniach. Nie wiem co powiedzieć, bo gramy po prostu tak. Generalnie taką padakę, że jestem w stanie w, w zasadzie w ostatnich czterech spotkaniach to po, na pozytywnie ocenić może trzech piłkarzy w każdym z tych spotkań maksymalnie i to jest chyba bardzo niepokojące pod kątem całego naszego sezonu, gdzie stawiamy jednak e, trenerowi wyższą poprzeczkę niż poprzednim, więc wydaje mi się, że oczywiście jeśli chodzi o tych piłkarzy na plus, to, to, to wymieniłbym tych, którzy byli do tej pory nominowani do Piłkarza e, miesiąca, czyli, czyli Bruno, Nana i na Łambisakę. Bruno dzisiaj w meczu kompletna padaka. Niestety. Ona nam wpuścił trzy bramki. Myślę, że ostatnią tylko mógł, mógł wybronić, tak naprawdę, tą sytuację jeden na jeden. One, One bisaka w miarę równa, ale to też nie jest jeszcze ten poziom, którego się oczekuje od naszych piłkarzy. No, no nie wiem, parodysta Anton kompletnie, zupełnie. Jedynie w obronie coś tam daje. To chyba nie jest sposób na piłkę w 2023 roku, kiedy skrzydłowy brazylijski zastobaniek ma po prostu być. Piątym obrońcą, no na Boga, co, co my gramy w ogóle, jaki to jest futbol? Ktoś mi mówi, że Arsenal nas nie zgniótł, a miał zgnieść, no to proszę sobie zobaczyć jeszcze raz statystykę. W 40 kurwa, minucie nie mieliśmy podania na e, w polu karnym rywala, no przecież to, to jest jakiś, jakaś parodia piłki dzisiaj była, w, do, do w tej pierwszej, pierwszej połowie przynajmniej. Bo w drugiej było jakieś trochę ogarnięcie, ale... Wynik też jest, co prawda, trochę przykrzywiony, bo ta rzeczywistość tak naprawdę nie wyglądała dopiero, w końcówce dostaliśmy te dwa gongi i mieliśmy spalonego, bezapalacyjnego spalonego, który nie powinien zostać uznany, ale no mi się nie podoba gra Czerwonych Diabłów w tym sezonie, w ogóle. Kompletnie nie jest to to, co sobie wyobrażałem, kiedy miał przychodzić do nas Erik ten Hag i, i który mu się czkawką chyba teraz odbije to, co powiedział, że bardzo podziwia epokę Klopa i Guardioli, ale wszystkie epoki mają to do siebie, że się wkrótce no tu końca nie widać, nie widać początku przynajmniej Erika Tenhaga, bo inni są tam w kolejce, którzy weszli bardziej jakoś do tej ligi w postaci chociażby de Zerbiego. I no nie wiem, to, to nie jest jakiś pressing, czy, czy jakiś taki futbol totalny, który chcieliśmy grać chyba, a, a wygląda to bardziej na taki, takiego schyłkowego wahala, jak dla mnie. Nie? No nie tak, wiem, bo się... w, zało w założeniu mieliśmy w, w sposób bardzo płynny przechodzić z defensywy do do bezpośrednich, szybkich y, ataków, przy tym jednocześnie będąc najlepiej presującym zespołem na świecie, ani nie do, do końca nie wychodzą nam te przejścia, bo piłkarze na tym boisku często są poustawiani po prostu y, chaotycznie i mizernie źle. Są za duże odstępy między liniami, między poszczególnymi piłkarzami, nie ma jakichś naturalnych opcji podaniowych dla, dla zawodników, którzy są przy piłce. W ataku też nie, nie widać jakoś specjalnie ruchu. Ten nasz pressing y, no, o tym nawet mówił ten hak akurat przed meczem z Arsenalem, że nie powala, no ale to on powinien tutaj zna znaleźć jakieś rozwiązania albo zmienić sposób przekazywania swoich instrukcji do y, zawodników. No, po meczu, z tego co widzę, to ten hak powiedział, że. Y nie było spalonego przy sytuacji garnacza. No faktycznie sytuacja na styku nie, 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 nie lubimy tych. tych... 10 cm, ale to jest no. bardzo jednak klarowne. Tutaj 10 cm widać, to, to nie może mówić, no, że nie było bo we, we, Wejdę tutaj w stronę tych, którzy nie, nie, nie lubią rysowania tych linii na, no, no tak. na milimetry, już uprościmy. Mhm. I, to, i chodzi, chodzi o to, że to zawsze wywołuje po prostu emocje, no nie? Bo mhm. kiedy twój zespół strzela bramkę i w, no, zupełnie inaczej, pewnie byśmy na większym spokoju. Myślę, nadal nie będę zadowolonymi z gry, ale mając trzy punkty, ta rozmowa byłaby spokojniejsza. Ten hak dodał też, że powinien być dla nas karny po faulu na Hojlundzie, a że John Evans był przy którejś z tych dwóch straconych bramek od momentu wejścia naszego doświadczonego zawodnika. No tak, Mógł czyli mieliśmy i... pecha, tak, no po tak, prostu, tak. jasne, cały świat jest przeciwko nam. No, no, Wspominać o tym, trenerze. że ludzie mówią, że Arsenal nie zag... no, moim zdaniem nie, Arsenal nas dominował cały mecz. Tak. Do momentu naszej bramki to była w ogóle pierwsza sytuacja, to była przed 30 minutą. Jedyna, pierwsza jakaś sensowna okazja. Arsenal może narzekać na brak egzekucji strzałów swoich zawodników, jak Havertz czy Saka, bo ten wynik mógł być wyższy dużo wcześniej niż stał się w tych ostatnich minutach spotkania. No, generalnie chaos, chaos, jeszcze raz chaos, to, co się dzieje na mhm. naszym boisku z naszymi zawodnikami, te. I forma poszczególnych zawodników, i przygotowanie kondycyjne, i, założe... no się... i założenia taktyczne, nic się po prostu na start tego sezonu nie spina. Mi się podobało to wejście Hojlunda. Zahaczę teraz tak, zmieniając tak. może na coś pozytywniejszego, na chwilę przynajmniej, no to jak, jak tutaj nasz super snajper Duńczy, duński ci się spodobał. No Masz rację, znaczy, samo wejście też mi się podobało, widać było, że zrobił w te kilka minut więcej niż Antony Marshall w 65, które zagrzał na Murawie. Na pewno widać było, że był bardzo zmotywowany, nie wiem czy nie, nie za bardzo, bardzo się starał i i robił tam jakieś takie szarpane zagrywki. Miał nawet sytuację. Bardzo fajna byłaby to asysta, gdyby, gdyby gol został uznany. Natomiast wydaje mi się, że no, nauczka dla niego jest taka, że absolutnie siłą tam nie będzie przedstawiał obrońców. Bardziej sprytem i prędkością będzie musiał sobie zacząć radzić, których obu mu nie brakuje jednak, ale próbował bardziej siłowe rozwiązania. Chyba próbował przepychać się z obrońcami. No co przy ich wzroście i sile no, nie miał absolutnie żadnych szans. Nie jest, nie jest halandem, którego byśmy chcieli chyba w nim widzieć, czy nie jest taki duży i silny. Natomiast na pewno jest nadzieja na to, że, że będzie strzelał gole. No dzisiaj kilka fajnych zagrań. Źle się trochę ustawił przy tym Podaniu, gdzie, gdzie wszyscy pojeździli po Rashfordzie, że powinien mu dać piłkę. W sensie tam było na pełnym biegu, ta piłka oddawana byłaby do, Hala, do, do Hojlunda. I wydaje mi się, że tutaj e, nie, nie bardzo miałaby szans ta futbolówka do niego dotrzeć. E, nawet na, był jeden moment taki, gdzie można było podać tą piłkę, ale ogólnie e, biegu za obrońcę, zamiast biec na wyprzedzanie e, po piłkę i może by inaczej ta sytuacja się skończyła, ale pozytywnie, na pewno bardziej pozytywnie niż, niż człowiek, którego oglądać, już naprawdę nie powinniśmy. Na pozycji numer 9, nie? więc no, wydaje mi się, że to jest, jest nadzieja na to, że po przerwie reprezentacyjnej, na którą teraz czekamy, w najbliższych trzech spotkaniach, które są arcyważne, zwłaszcza pierwszy, będziemy mogli zobaczyć naszego Duńczyka w wyjściowym składzie. No, kilka razy Chojlund podłączył się fajnie do gry, stanowił, rozegrał dobrze piłkę, zestawił się. Kilka tych pojedynków siłowych też wygrał. Tam jeden tak spektakularnie przegrał z Gabrielem, faktaż, faktycznie przecenił swoje Ta, aktualne no ja fantastyczne spotkanie. Po posadzony był na dupę. No, tak z jednym z czołowych stoperów tamtego sezonu Premier League. Wróciłbym do John'ego Evansa, ale w kontekście czegoś innego, bowiem. Um, zauważalna jest tendencja w tych czterech pierwszych meczach, że Ten Hag w końcówkach zaczyna grać już bardzo pragmatycznie w meczu z Wolves czy Nottingham przejawiało się to wejściem Scotta McTominaya za, za ofensywnych piłkarzy dzisiaj też się cofnęliśmy Evans zmienił Lindelofa, który miał kartkę no ale ewidentnie też chcieliśmy już po prostu zagrać dość pragmatycznie nieco się cofnąć i, i, a jednak ta nasza podwójna garda y, przecieka I, i właśnie i w meczu z Wolverhampton i w meczu z Forest y, też już to y, mieliśmy trochę szczęścia, że nie traciliśmy tych goli i dzisiaj już y, to y, nie wytrzymało. Y, myślisz, że y, to zarządzanie meczem jest y, które jednak kuleje y, od, od momentu przyjścia Ten Haga, umówmy się, że jak akurat na po udanym poprzednim sezonie to akurat była jedna z tych rzeczy, o które kibice mogli słusznie mieć zarzut. Myślisz, że tutaj gdzieś Holender zacznie, zacznie zmieniać swoje podejście? Hmm. Zacznie być bardziej odważny? Czy to jeżeli chodzi o zmiany, ich czas, ich dokonywania? No i właśnie i timing tego ma... takiego? nie najlepszy jest hmm. timing. Znaczy moim zdaniem ogólnie te zmiany, o ile w zeszłym roku mieliśmy trochę problemu z tym, że faktycznie... Nie, nie, nie do końca tak w czas podejmuje decyzje dotyczące zmiany, za długo czeka. Zresztą z Ole było podobnie, zresztą każdy nasz trener chyba miał, miał czas reakcji. Oprócz Mourinho takie to coś powolne. O tyle te decyzje w zeszłym sezonie się broniły, bo ci zmiennicy strzelali gole bądź asystowali. Teraz no, zobaczymy, jak to będzie. No, dzisiaj była na to szansa. Na pewno e, jestem zwolennikiem, jednak, żeby garnek wchodził z ławki, a nie rozpoczynał mecz. E, to na pewno. Zarządzanie meczem jest jakie jest. No, dzisiaj te, te zmiany w postaci... Jeszcze, wojera, żebym czy... tego nie zapomniał, przepraszam. Proszę. To właśnie pytanie, na ile to jest... Wina tego okresu w USA, specyficznej Murawy, która tam jest, i a, a na ile to też się wlecze za naszym zespołem fakt, że nie rotował ten hak właśnie piłkarzami w zeszłym sezonie i oni no, ja po to jeszcze to. być może nie do końca dobrze przeprowadzonym okresie przygotowawczym, no po prostu widzimy co się dzieje. No bierze to na pewno jakieś konsekwencje czy, znaczy nie rotował w zeszłym sezonie, to raz. Dwa, graliśmy w Stanach na tych murawach bardzo takiej wątpliwej jakości, a trzy, oprócz tego, że no, wiadomo, że sezon był długi, jebać FIFA i UEFA i w ogóle wszystkich po kolei, którzy są nie, nie trenerem Ten Hagiem, bo to tak niestety taka jest narracja, o tyle jeszcze y, pamiętajmy, że po rozpoczęciu sezonu Ten Hag zorganizował nam dwa mecze sparingowe przy okazji w środku tygodnia. Jeden był zbe, z Evertonem, chyba drugi z Berlin, gdzie o ile się nie mylę, ale mogę się mylić, z Evertonem prze, przepieprzyliśmy go tak bardzo, bardzo widowiskowo, na szczęście bez udziału publiczności. Nie wiem, wiem, że zatrudniliśmy też lekarza z Arsenalu, który wiecznie miał tam problem z kontuzjami, więc no trochę, trochę tak memicznie to wygląda, natomiast no ile w tym winy trenera, na pewno jakiś swój udział niecny w tym wszystkim ma, na pewno martwi ta sytuacja, oprócz tego no, pamiętajmy, że mamy też taki skład nie mamy, nie mamy balansu, moim zdaniem, trochę w tym składzie wiekowo i kondycyjnie, bo z jednej strony mamy Eriksena, Kasemiro i Varana, czyli weteranów absolutnie, którzy, którzy są tykającymi bombami zegarowymi, moim zdaniem, jeśli chodzi o kontuzję. Varan wypada co roku na pół sezonu, praktycznie. Jak to byś te, ktoś, by te, ktoś jeszcze tego nie zauważył, to nie wiem, co, co ogląda. Na pewno nie, nie naszą drużynę. Licza wyleciał na chwilę w zeszłym sezonie, a Antony wyleciał na chwilę w zeszłym sezonie, czyli młodzi piłkarze. Kasemiro również pauzował, Eriksen również pauzował. Teraz będzie pauzował show, który pauzuje co kilka lat, na, przez kilka tygodni, bądź tylko kilkanaście tygodni. No, jest trochę szpital jednak, jest szpital. No nie, nie wspomnę już o takich osobliwościach jak Antony Martial, nie? Więc na pewno potrzebujemy tej głębi składu i no, nie jestem fanem podpisywania. 69-letniego obrońcy do, do w postaci Członego Evansa, pomimo jego może jakiegoś tam legendarnego statusu. No Widzę, że to nie są już te nogi, nie są tutaj umiejętności. Dzisiaj był objeżdżany tam, tam na tej swojej stronie, chociaż no może byłoby trochę solidnie, ale na dłuższą metę to jest żadne rozwiązanie. Więc jeżeli teraz faktycznie licza się jeszcze posypie do spółki z Waranem, no to będziemy oglądali. Stały duet Maguire-Lindelof. Lindelof, który dzisiaj zagrał fatalnie, ogólnie przypomnę. Maguire dzisiaj był naszym najlepszym obrońcą, proszę Państwa. No, niestety, czy to się komuś podoba, czy nie podoba, to, to był nasz najlepszy obrońca i po jego zmianie faktycznie zaczęliśmy grać trochę bardziej do przodu. Yy, pomimo wielkiej kibicowskiej umy, miłości wszystkich do, do, do Martineza, no to on dzisiaj nie zagrał wybitnie, zresztą kolejny raz. No i mamy problemy ogólnie. Mamy problemy, ale właśnie... Rozmawiamy tak jak... o, o tych transferach przychodzących. Jasne, które już mogę, mogę przejdę do tego. Tylko jeszcze no, mm. podsumowując to, co powiedziałeś, to właśnie wydaje się, że w sytuacji, w której wiadomo, iż Waran ma takie zdrowie, jakie ma, że Show też jest, no, też jest zawodnikiem Kruchutki. kruchutkim, podatnym na kontuzję, to tym bardziej przychodzi na myśl rotacja po prostu i zarządzanie mm. składem w sposób bardziej odpowiedzialny, bo na dzień dzisiejszy taka jest chyba nasza puenta. Po mm. tych czterech meczach Erik ten Hag nie za bardzo nauczył się na swoich błędach z poprzedniego sezonu i nie wyciągnął jakichś wniosków co do tego, co można robić lepiej i efekt jest taki, że na razie jest gorzej niż było rok temu. Natomiast teraz nasz holenderski menedżer ma dwa tygodnie Niecałe przerwy reprezentacyjne i na pewno ze swoimi trenerami będzie analizował sytuację, no i oby podniósł się i, i, i znalazł jakieś rozwiązania, no bo nie chcemy też zrzucać z niego jakiekolwiek. Odpowiedzialności za to, jak wygląda zespół, zawsze tego unikaliśmy. Czy to od kiedy nagrywamy podcasty, czy trenerem był Solskier, czy Ranknik, to czy teraz ten hak, no to te nasze wymagania co do trenerów i rzeczy, za które one są odpowiedzialni w drużynie, są faktycznie duże, Bądź też oczywiście tak. niezmienne, choć też dostrzegamy to, że część z piłkarzy nie ma najlepszej dyspozycji. Przechodząc do transferów, wywołałeś ten temat. Deadline Day bardzo aktywny. Deadline Day, który, w którym podpisaliśmy czterech zawodników. Wydaje mi się, że taką jedyną realną siłą ewentualnie z wymienionych może być marokański zawodnik Fiorentiny Ambarat, natomiast też do tego zawodnika na pewno mamy kilka dużych ale, no takie, taka końcówka typowo zapchaj dziurowa. Nazwijmy to. Jak oceniasz te wzmocnienia? No cóż, jeśli chodzi o nasze wzmocnienia, teraz, w, ostatnim, w ostatni dzień podpisaliśmy faktycznie e, w zasadzie dwóch piłkarzy, zakontraktowaliśmy e, tak jakby na stałe, dając im pracę, czyli to jest Altai Byandir i Johnny Evans. Natomiast zarówno Sergio Regulio jak i Rabat są wypożyczeni z tam opcją wykupu przez, przez nas, przynajmniej pomocnika z Maroko. Powiem Ci, że no, jeśli chodzi o Reguliona, pamiętam, wróciłbym do podcastu sprzed lat czterech bodajże, kiedy faktycznie mówiliśmy o nim w kontekście przejścia do United, ale to było w że tak, to było jeszcze przed wystrzałem formy Lukaszoła. Tak. tak Kontynuuje tak. konsekwentnie do dnia dzisiejszego. Znaczy, wcześniej tak, też czoł miał dobre sezony, ale jednak był na tym Tak, ale, to, ale tak. Był na jednym, z, przedostatnie dwa sezony, można powiedzieć spokojnie, chyba bez cienia jakiegoś tam zakłopotania, że show jest czołowym left backiem ligi. Spokojnie, więc no tutaj reguli. On oczywiście nie wszedł w te buty, które tam muszykowano i kompletnie się nie sprawdził. Mało tego, nie dostawał w ogóle szans w, w spers. No więc co robimy? Oczywiście wypożyczamy go. Nie no, oczywiście dam mu kredyt, bo chyba każdy piłkarz, chociażby jedną lewą nogą, jest lepszy na lewej stronie niż ten, ta pokraka dalot na tej stronie. Nie mówię, że dalot w ogóle jest pokraką, bo czasem tam ma kilka spotkań na palcach. Może jednej ręki czy dwóch mógłbym wyliczyć na prawej stronie, że coś tam zagrał, ale no, na lewej jest kompletnie beznadziejny, nie daje nic, więc ten regulon wydaje mi się, że regulon. Nie wiem, Re Rehuillon. <laughs> nie wiem, jak się czyta jego nazwisko. Sergio, tak Nie, no to jest Hiszpan, więc yy, chyba jednak Sergio. Yy, natomiast yy, jak się czyta nazwisko, nie wiem, Rehujon, Rehujon powinno być chyba. To no, dajmy mu szansę, ale nie, nie, nie liczę na jakieś jego tutaj wielkie, e, wielkie no, występy. Maciek, nie nie, 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 nie no. czarujmy się, no, bierzemy odrzuta. Z no, bierzemy od odrzut, z Atletico, tak. bo on ten mieliśmy. Miałśmy innego wypożyczony. Mogliśmy postawić w tej niefortunnej sytuacji, gdzie wypada nam dwóch obrońców. Zapomnieliśmy jeszcze o kontuzji Malasy, więc kolejny uraz Ale, dochodzi tak. do listy tak. młodziutkiemu Fernandezowi. Widocznie nie był gotowy. U nas ci młodzi piłkarze generalnie, jak na razie, oprócz Garnaczo, mm. żaden z nich nie jest gotowy, żeby dostać jakąkolwiek szansę większą i bardziej sensowną. Więc musieliśmy jakoś zapchać tę pozycję. Przyszedł on mm. znowu, kolejny piłkarz, który. No, w jego przypadku to ostatni dobry sezon, miał chyba dwa, czy trzy, nie, no więcej trzy lata temu. Znowu, może jak go odbudujemy, jak wróci do tych lat swoich świetności, no, to może coś z tego będzie. nie no, ten Idealny Ale klub na odbudowanie. Tak, tak. No, tylko nam te odbudowy niestety za bardzo nie wychodzą. Nigdy nam nie wyszło nic takiego. No, nasz nowy turecki bramkarz, sprowadzony Oj. z Fenerbahce, on będzie musiał grać, bo tak. ona, ona już wstycznie. wrócił do kadry Kamerunu. Tak. Także... Tam zdaje się, jest decydujące spotkanie z Ganą, gdzie jeżeli tam nie wiem, nie wgłębiam się za bardzo w afrykańską piłkę, ale wydaje mi się, że jak Kamerun wygra to spotkanie, to będą zakwalifikowani do tych rozgrywek styczniowych i wtedy no faktycznie stworzymy sobie problem, ale wtedy zarówno mamy problem na bramce, jak i rzeczony Amrabat, którego wspomniałeś, również również może nam wyskoczyć no, ze spółek. Tak. Widziałem już <laughs> kilka opinii, że z Ambaratem dzisiaj mogłoby to wyglądać. Lepiej. lepiej, co do zasady, mogę się zgodzić, że on w pewien sposób będzie lepiej balansował na środek pola, ale akurat dzisiaj było sporo tych górnych piłek, a on jest zawodnikiem, który jak na defensywnego pomocnika gra głową no, bardzo źle. Nie jest to jego mocna strona, wręcz przeciwnie, wyraźnie y, słaba. Y, no, a, no ale też wydaje się, że tutaj Marokańczyk będzie jednak zawodnikiem, który. Który, który będzie dostawał najwięcej szans i najwięcej może namieszać w jedenastce, ocenimy go po czasie, natomiast no, to jest kolejny transfer zawodnika, z którym Ten Hag gdzieś tam wcześniej współpracował, czy też jak to ma miejsce w przypadku niektórych innych piłkarzy, widział ich w lidze holenderskiej, czy chciał sprowadzić do Ajaxu. Wiem, muszę ci przerwać. No. Mount jeszcze wyleciał przecież. Tak, tak. No, zapomnieliśmy, no, ty, o nim, zupełnie latujesz. zapomniałem no, o nim. Nawet nie dziwię się, że jest to o nim zapomnieliśmy, tak, bo dokładnie. No, ten początek sezonu w jego wykonaniu nie należy o. do najlepszych. Zgodzisz się ze mną i podtrzymasz to, o czym mówiliśmy chyba jeszcze na koniec tamtego sezonu na koniec tamtego sezonu, ale podcastów, czyli no, nikt nie dostał takiego wsparcia jak ten Tenhak z nie. trenerów po fali, po, po latach Fergusona. Nie, że nie zgadzasz się czy nie że potwierdzasz że nikt nie Potwierdzam. Inny. Nie, no potwierdzam, bo, bo pamiętajmy sytuację chociażby z y, y, trzecim sezonem y, Jose, tak? No, nie dostał on wsparcia czy w ogóle tak. No moje to tam dostał takie wsparcie jak żadne, no ale on miał mistrzowski skład, więc też oczekiwania co do przebudowy składu nie były takie wielkie, ale powinny być wtedy. To wtedy już popełniono bo on, No dostał tam kilku piłkarzy. Może Ferguson był... jeszcze wcześniej w sumie powinien troszeczkę bardziej przebudować. No to, ale Ferguson to na inny powinien, temat, ale, ale ona, dyskusji, to jest inny tak? temat rozmowy tam kręcił z gówna takie trofea, że głowa mała, natomiast później byli jeszcze trenerzy, którzy imali się troszeczkę tych prób i Van dostał, dostał takie wsparcie, że pościągał jakieś po prostu cyrk osobliwości i żaden z tych piłkarzy, których on ściągnął do tej pory, no jest jeszcze Antony Marcial, prawda, z, z nami, to, to cała reszta już pożegnała się z naszym składem i świat o nich trochę powoli zapomniał. O tych piłkarzach nie zrobili nigdzie kariery. Potem był Jose, który w drugim, w trzecim sezonie swojej pracy dostał też jakiś, jakąś pomyłkę. Dostał bardzo mały budżet transferowy i ściągnął tam jakiś naprawdę e, dwóch czy trzech piłkarzy, e, z czego był. Jeden bramkarz 70-paroletni. Zaraz mi przypomniał. Grandfred ale... i Dalot. Tak to było to okienko. Grand Fred i Dalot. Dalot jeszcze jest. No jeszcze, ale, je, dobra. Jeszcze więc... Solskier, który od chyba co, początku swojej pracy w klubie domagał się defensywnego pomocnika i nigdy go nie dostał. Nigdy go nie dostał, A dopiero przy, Czy ten hagu, oprócz może powiedzmy De Jonga, czy nie wiem piłkarzy pokrój Arnautowicia, czy Harry'ego Keina, który którzy nie byli zainteresowani, tak, to nie tak, dlatego, tak, że nie tak, mogliśmy tak, sobie tak, na nich tak. pozwolić. Czy w no. przypadku Ok, no zawodnik z wielu rzeczy nie mógł do nas dołączyć, a poza tym ten hack i tak szybko wybrał swojego następcę, na którego bardzo mocno naciskał, no to jednak ten hack wydaje dużo kasy. On ustala cele transferowe i dostaje piłkarzy, z którymi wcześniej już w ten czy inny sposób, którzy byli obiektem jego zainteresowania w ten czy inny sposób. Także, no mhm. absolutnie moim zdaniem powinniśmy wymagać tego, żeby. Ten hak szybko dość poprawił postawę zespołu, bo przy takim wsparciu nawet ci kibice, którzy teraz jeszcze w ogóle nie są krytyczni co do Holendra, jeżeli te wyniki będą się utrzymywać, myślę, że szybko przestaną trzymać jego stronę. Jeżeli tak dalej będzie wyglądała i gra, i wyniki. Dokładnie. Nie no, ta, ta, patrzę teraz na optę, to aż po prostu. Y znaczy, ja oczywiście daję wielki kredyt jeszcze trenerowi i drużynie i temu, że coś musi się zacząć rozpędzić, ale jak tak patrzę na przykład na to, ile podań wymieniliśmy w, w tej final third, czyli tej w, w tercji pod, pod bramką rywala, no to jest ich 74. Tak, z dokładnością 60%. Natomiast Arsenal wykonał ich 209%. I potem mi ktoś mówi, że nie, dostaliśmy, nie daliśmy się zdominować. Otóż bardzo daliśmy się zdominować. No to, żeśmy ma... spojrzeli na kontakty z piłką w polach karnych. To, to w ogóle to tam, to tam, to tam było, było jakieś ten... wiało niczym przez pierwszą połowę. Nie wiem, ile, ile interwencji miał ona, no bo może faktycznie nie było zbyt wiele strzałów na bramkę, e, prawda, e, naszą, ale zresztą zaraz Wam powiem. Bo ta, całkiem ciekawy to jest yy, Takus, Albo później, 27 razy musieliśmy wybijać piłkę. Z naszego pola karnego. 27 razy, Arsenal 8. No więc to No jednak te liczby są naprawdę nie są argumentem żadnym. Nie, nie, wiem, że pi, piłka, piłka to nie, nie tylko liczby, no ale. Nie tylko, ale to akurat oglądanie meczu nie pomaga stary. jakoś tej rzeczywistości nam nie wypaczyło w drugą stronę, no więc chyba jednak jest jakiś argument za tym, żeby. Tak w tym ten przypadku sztab liczby są skożą. potwierdzeniem tej, tak, tego, tylko co i wyłącznie. Tak, tylko i Może w pierwszym meczu może nie były, bo wygraliśmy mecz pomimo jednak naszego słabego ale mieliśmy też innego rywala, to był wręcz otwarcie, OK, tam bierzmy sobie na to wszystko jakiś tam inny kredyt. No, natomiast faktycznie nie widzę ta, bardzo tego prog progresu po, po tych yy, w tym sezonie wydanych, nie wiem, tam yy, 150 czy 200 milionach. Yy. 150 milionów około funtów. Nie widzę za bardzo progresu, bo mamy po czterech po meczach, mamy 6 punktów. Chyba w zeszłym roku mieliśmy dokładnie taki, samy dorobiec, taki sam dorobek punktowy. E, natomiast jedynym progresem może być mniejsza ilość, lepszy, troszeczkę mamy bilans, tak? E, może, chociaż też. Chociaż policzmy, policzmy, już ci mówię. Bierzesz kalkulator, kartkę, bo <laughs> bardzo ciężkie, na dużych liczbach będzie Dobra, ok, dajesz. E, zacznijmy od straconych bramek. Tak jest. Dwie z Brighton tamten tak, sezon. Tak. Cztery z Brentford. To już sześć. Yy, jedna z Liverpoolem. Siedem. Wydaje mi się, że w tym trzecim meczu mieliśmy czyste konto i wygraliśmy 1-0. Czwartym. Z Southampton. No, czwartym, tak. Albo z Leicester, albo z Southampton. No to, ktoś no to taki. No, załóżmy, załóżmy. Zweryfikujecie nas. Yy, w tym sezonie tak. stracone 2, yy, dwa, dwa yy, trzy. Czyli tyle siedem. samo. Też siedem. Tak. A, A strzeliliśmy... O, 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 w tamtym sezonie 3 w czterech meczach, tak mi się wydaje. Okej. Okay. Czyli. No nie, to teraz mamy więcej strzelonych goli, tak. bo. To, to w zło... się o, poprawiliśmy. Tak, Może znaczy, no, nasza defensywa nadal, mimo zmiany De To znowu temat na inną dyskusję, bo z, zaczyna się zaraz 30 minuta. Tak. Na pewno ta nasza defensywa będzie jeszcze obiektem naszych rozmów na podcastach, więc zostawię mhm. to. Tak. I chciałem Ci podziękować za ten dzisiejszy odcinek, myślę, że było fajne flow. Myślę, że pewnie kilku, stosunkowo szybko możemy z niektórych zdań, które wypowiedzieliśmy w ten reakcji w emocjonalny sposób się wycofać, dlatego tym bardziej zachęcamy Was do dyskusji, bo pewnie jak gdzieś na spokojnie usiądziemy do... Analizy tego meczu, wrócimy do jakichś skrótów, czy, czy, czy poczetamy ekspertów. To może nasza optyka się zmieni. Liczymy na to, że zespół się poprawi z nowymi piłkarzami. Po depicie Chojlunda trzymamy za niego kciuki. Mm. I co? Dzięki też raz jeszcze Tobie. Pozdrawiamy Kacpra, Jasne. którego dzisiaj z nami nie było. I raz jeszcze dziękuję i Tobie i wszystkim słuchaczom. Dzięki Olek, dzięki wszystkim za to, za, za cierpliwość i naprawdę liczymy, że będziemy mieli te reakcje dużo lepsze po następnych meczach. No cóż, to co dzisiaj nam się wylało, to nam się wylało. Uważam, że całkiem słusznie mamy do tego pełne prawo. Oczekujemy jakiegoś chyba innego futbolu no i, i to by było na tyle. Niestety e, przegraliśmy, na szczęście sezon dopiero się zaczął, jeszcze mamy masę, masę czasu na to, żeby nasza gra wy zaczęła wyglądać trochę inaczej żebyśmy coś zaczęli e, e, inaczej e, do tego podchodzić chodzić i reakcyjnie nawet. Natomiast ja sobie życzę i wam, żebyśmy trochę zaczęli grać bardziej przewidywalny futbol i, i wiedzieli o co w nim chodzi, bo to na razie wygląda słabo. Bardziej ułożony Dzięki. na pewno tak, w, jakich, w jakichkolwiek ramach. Tak. Dokładnie. Dzięki bardzo i trzymajcie się.